Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę skromnie, ale spokojnie, tylko przez chwilę, bo będziemy robić coś więcej niż zwykle. Będę robił lampki, ale nie chcę spoilerować za dużo, zaraz się wszystkiego dowiecie. Z tego właśnie filamentu ESAN niebieskiego. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego akurat taki kolor. Pewnie przychodzi wam do głowy tylko Thingiverse, bo tam wszystko jest na niebiesko, te modele. Nie, bardziej chodziło o to, że to jest kolor, który rzadko występuje właśnie w naturze, dlatego on jest taki mocno specyficzny. Więc specjalnie stwierdziłem, że muszę zrobić coś z tego koloru. To jest EPLA+, który jest bardzo podobny do tych poprzednich, które robiliśmy, więc ustawienia druku będą bardzo podobne. 210 stopni na dyszy, 60 na stole, retrakcja 0,8 mm i ekstruzja w tym przypadku jest normalna, 100%, współczynnik 1, więc bez kombinowania tutaj. A czapeczka mi się przyda ze względu na to, że włosy będą mi leciały na twarz, kiedy będę robił te lampki. Także przejdźmy do samego montażu. Taką imitację supa, czyli paddleboarda, deski do pływania. Zainspirowałem się tym, bo właśnie zainwestowałem w taki sprzęt, więc wydawało mi się to ciekawe. I z tego zrobimy lampkę. Tak samo ten motyl, który tutaj zobaczycie, on ma swoją trochę dłuższą historię, bo zauważyłem, że popularne są takie lampki, gdzie jak się je powiesi na ścianie i ona ma fajne wycięcia po bokach, to tak jak się wieczorem ją zapali, to kolor rozchodzi się dookoła. I zrobiłem taki model z dostępnego modelu na Printables i chciałem zrobić tak, żeby było widać jakby kształt tego motyla, tych skrzydełek i tak dalej, ale żeby jednak była ta warstwa, przez którą będzie prześwitywać LED i też po bokach będą te smugi światła wychodziły. Więc troszeczkę przerobiłem ten model, ale okazało się, że jednak robienie tych warstw w ten sposób, czyli najpierw drukujemy tą górną, a potem robimy mostki, nie wygląda za dobrze, szczególnie tutaj mamy trzy warstwy, to był mały model i następnie mamy jedną warstwę, gdzie to wygląda naprawdę słabo i tutaj chciałem wam zademonstrować to z latarką, ale ta jest chyba za mocna troszeczkę. Dobra, nie będziemy się w to bawić, ale doszedłem do wniosku, że lepiej będzie po prostu zrobić to na kilka warstw, czyli pierwsza warstwa to jest tylko kształt, tylko kontur motyla. To już jest normalnie ta skala, która ma być. Następnie przykleimy ją do tej idealnie płaskiej, pięknej warstwy, która wyszła idealnie na prusie MK4. I przykleimy tą warstwę tu i dzięki temu będziemy mieli kontur razem z pięknym wypełnieniem w jednym elemencie. I tutaj jest pewnego rodzaju problem, bo wymyśliłem sobie, że wewnątrz tego wytłoczenia zrobimy sobie na tym jakby okręgu, na tym kole zrobimy sobie pasek LED-owy, który będzie emitował to światło dookoła, ale zrezygnowałem z paska i zainwestowałem w takie LEDy RGB 5 mm, które przy nich jest troszeczkę mniej kombinowania i będę musiał to jakoś na gorącym kleju zmontować razem, więc tutaj będziemy się bawić i na końcu mamy zaślepkę, która trafi od tyłu i będziemy mogli to powiesić na przykład na ścianie w ten sposób razem z tym wytłoczeniem. I to jest projekt numer jeden, za który się zaraz weźmiemy. I projekt numer dwa to jest właśnie ten słup, który będzie na tej podstawce. Będzie tak, tutaj będzie wiosło. Jeszcze mamy dodatki kolorowe, żeby urozmaicić troszeczkę ten model. A te dodatki są gdzie, proszę Państwa? Tutaj są schowane. Od spodu. O, tutaj mamy napis pomarańczowy. Reszta wiosła. I detale, które wydrukowałem również tutaj. A tu, tak samo w motylu, będzie port USB-C, będzie LED RGB, który zmienia się powoli i będzie oczywiście rezystor dla bezpieczeństwa, żeby LED się nie spalił. I mamy wszystko przygotowane tak, żeby to zmontować razem. Więc jeszcze zanim zrobimy timelapse'a, to ja tylko opowiem o dwóch rzeczach, które trzeba zrobić, czyli musimy wyciąć spód z supa, żeby ten LED fajnie świecił do środka, bo on będzie tam i przy motylu musimy przykleić port USB-C do tego malutkiego wytłoczenia, które jest tutaj, ze względu na to, że zapomniałem po prostu chyba wymodelować tego. I jeszcze okazuje się, że tolerancja MK4 jest dużo, dużo lepsza niż Anycubica i niestety, ale zrobiłem za dobrą tolerancję, czyli za dużą tolerancję tych dwóch elementów i one są trochę luźne. Więc zamiast zrobić 0,02 mm czy 0,0,
0,1 mm albo 0,2 mm, to zrobiłem 0,3 mm i niestety to jest za luźne i nie jest to tak na wcisk, tak jak tutaj wyszło, tutaj mamy na wcisk tą dolną część, więc wystarczy to zrobić klik, klik i to się będzie trzymało. To jest w ogóle imitacja piasku, którą też zrobiłem w blenderze. Bardzo fajna sprawa. Ja się biorę do roboty, włączam Wam timelapsa. Mam tutaj klej, gorący klej, lutownicę, synę, będę tu lutował to. Mam palniczek, mam klej, super glue, więc biorę się do roboty. Wy sobie oglądajcie. Zobaczymy, ile to wyjdzie. Elektronikę teoretycznie mamy, czyli mamy LED, rezystor i port USB-C. I teraz teoretycznie jak wsadzę USB-C, bo ten klej jednak nie trzyma tak dobrze jak myślałem. Na szczęście design jest poprawiony w innej lampce, ołówku, że tamten port jest bardzo ładnie osadzony. No ale miejmy nadzieję, że nie odpadnie całkiem, w sensie nie ruszy się. Możemy ewentualnie to jeszcze poprawić z drugiej strony pędzelkiem i superglue, więc może to coś da. Może da, może nie da. Ale teoretycznie to mamy gotowe, więc tutaj zamykamy już spód. Pyk. Mamy pięknie zamknięte, nic nie widać, tam jest ledzik. Sup już teoretycznie jest gotowy, więc wsadzamy go tu. I mamy wiosełko. Tak by to wyglądało. I sprawdzimy go, jak się zrobi ciemno. Pójdziemy do naszej ciemni i tam sprawdzimy. Teraz przechodzimy do motyla. We'll be right back.
się udało. I teraz na koniec mamy, zakładamy to, czyli pokrywkę. I teoretycznie mamy naszą lampkę, która będzie świeciła. Będziemy mogli ją powiesić na ścianie z tyłu. Tutaj teoretycznie te bebechy widać w środku, więc jakby w kolejnym designie będę musiał zrobić to tak, żeby nie było tego widać, żeby to było zakryte w jakiś sposób. I wtedy to będzie elegancko, ale z drugiej strony kto będzie siedział i patrzył, co jest w środku. Jako bonus mam dla Was jeszcze jedną lampkę, którą zrobiliśmy. Zainspirowałem się jednym projektem. Ołówek. I to jest taki jumbo ołówek. Mamy tutaj gumkę, mocowanie złote typowo w takich ołówkach, niebieskie wykończenie, drewniane wykończenie i na końcu grafitowy tip. To teoretycznie wszystko powinno się świecić, bo to zrobione w vase mode, więc tu jest jedna ścianka oprócz spodu, bo tutaj spód jest robiony normalnie, bo tutaj mamy mocowanie na LEDa. Mamy port na USB-C, który troszeczkę lepiej zrobiłem, więc jedziemy z tematem, musimy zrobić to co wcześniej, także zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz zobaczymy, jak to będzie działało w ciemności. Tak samo, jeżeli Was interesuje to, jak wydrukować kilkukolorowe rzeczy, takie jak na przykład ten ołówek, no to sprawdźcie jeden z moich filmów, na których jest kilka porad, jak to zrobić na zwykłej drukarce bez miksera. Ok, teraz sobie zrobimy mały test. Tu jest dosyć ciemno, jeszcze mamy jedną małą lampkę, ale sprawdzimy najpierw motyla, bo chyba on wygląda najlepiej, bo ma aż 4 LEDy, 2 rezystory, więc powinien świecić najlepiej. Więc odpalamy go, ja go zaraz na ścianę dam. Poproszę światło. O, i tak on wygląda. Tak, o taki efekt nam chodziło na ścianie, żeby był. Żeby zmieniały się kolory, żeby było widać te kontury motyla, żeby nie było widać, co jest za bardzo w środku i żeby te smugi światła rozpraszały się po ścianie. Jak widzicie, czerwony kolor nie współgra z niebieskim i jest bardzo mocno tłumiony. Ale to też ma swój klimacik. Ok, proszę o światło. Teraz zapalimy sobie może ołówek. Tutaj wyciągniemy jeszcze ten. Ołóweczek jest taki dosyć klimatyczny. Gdzie tu jest ten port? Tutaj. O, proszę o światło. Jak widzicie, ołówek też daje radę. Tutaj akurat widać troszeczkę te LEDy. To znaczy inaczej, widać tego LEDa, w którą stronę on świeci, bo on jest troszeczkę kierunkowy, więc to jest też ta lipa. Złoty kolor nie przebija się tak dobrze jak niebieski i ten drewniany, bo on jest dużo cieńszy. Ale też się troszeczkę przebija, też to widać, także nie jest źle. Jak widać, ołówek wygląda całkiem ciekawie. Ok, poproszę o światło. Ale najlepiej, moim zdaniem, wyszedł SUP. Ze względu na to, że te detale i te wielokolorowe elementy sprawiają, że jest najciekawiej. Dobra, wpinamy, proszę o światło. Tak jak mówiłem, niebieski nie penetruje, czerwony nie penetruje niebieskiego koloru dobrze. Tutaj też widzimy wypełnienie w podstawie, że była to kratka, bo ten LED jest troszeczkę za nisko, mogliśmy go zrobić trochę wyżej, ale przez to, że też ten kwadrat się świeci, wygląda to dosyć ciekawie. No i sam efekt świecącego się supa jest niesamowity moim zdaniem. Podsumowując, Space Blue, ten piękny kolor matowy, wygląda niesamowicie na wydrukach, które zaplanujemy. Czyli po prostu nie drukujemy wszystkiego, w jakich kolorach mamy, tylko po prostu musimy dopasować dany model, dany kolor do siebie i wtedy mamy piękny po prostu wynik. Ja jestem zadowolony z tego filamentu i jeżeli oczywiście chcecie go kupić, to znajdziecie link w opisie przez moją stronkę do Allegro. Aktualnie cena tego filamentu wynosiła, zdaje się, 90 zł, więc
Szału nie ma, ale można by było powiedzieć, że jest to raczej górna półka filamentów, bo drukuje się nim naprawdę przyjemnie. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału Gatech 3D. Dzięki, cześć.